W minioną środę, tuż przed ósmą rano, do suwalskich policjantów trafiło zgłoszenie, z którego wynikało, że uszkodzony został bankomat zainstalowany przy budynku przy ulicy Nowomiejskiej 3A. Zawiadomienie złożyła osoba, która chciała skorzystać z urządzenia. Czynności w miejscu zdarzenia trwały dość długo. Nasza kamera w godzinach popołudniowych zarejestrowała wciąż pracujących na miejscu policjantów. Bankomat, według zarejestrowanych przez nas zdjęć, był prawdopodobnie osmalony, część jego górnej obudowy mocno podginana. Podobne czarne ślady znajdowały się również na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie. Jak poinformowała nas dzisiaj oficer prasowa suwalskiej komendy, prowadzone postępowanie dotyczy usiłowania kradzieży z włamaniem. Ta informacja wskazuje więc na to, że z bankomatu nie skradziono pieniędzy. Odmówiono nam udzielania bliższych informacji dotyczących środków, jakimi posługiwał się sprawca lub sprawcy, ujawniając jedynie, że do zdarzenia doszło w minioną środę nad ranem. Rzecznik policji milczy również na temat zawartości ewentualnych nagrań z monitoringu z pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat. Odmowę uzasadnia dobrem prowadzonego postępowania.